Nie można pomylić tych przestrzeni, mimo że tak gładko przechodzą w siebie. Na jednej drżysz cała dzisiaj, a druga czeka, by przyjąć cię z hukiem, choć na chwilę. A w starożytności byli tacy, co chcieli ukryć się pośrodku. Możesz pomylić tych pociągów, mimo że po jednym torze jadą, w pierwszym stukot usypia cię i obezwładnia, z drugiego wysiadasz spod krążonymi oczami i postanawiasz szukać swojego gdzieś na swojej stacji.